Cześć kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko. Witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym odcinkiem z serii Niespodzianka dla mamy, tylko że w tym odcinku niespodziankę dla mamy robi Kevin, czyli jej przyszły, niedoszły, czyli profesjonalny stylista, nie wiadomo, kreator mody. Jak to opisać? Ja tutaj cię teraz przedstawiałam jako przyszły, niedoszły zięcia, a ty już tutaj wybiegłeś z jakimiś zawodami, także no ale Kevin, znacie go chyba z naszych odcinków. Szczerze poznali. No, chyba tak. Siedem, no faktycznie siedem. Chciałam powiedzieć, że 8 nagrywania, ale on w sumie przyszedł później. Nie był z nami od początku. Nie. A ty byłaś od początku? Daj znać w komentarzu. Także ja już was zostawiam, wy sobie tam. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że nie było żadnego problemu z kupowaniem ciuchów dla pani Kasi, więc myślę, że będzie okej. Okay. Mnie to w ogóle dziwi, że on przyszedł i powiedział, że 15 minut i było już po sprawie. Ja kupując ciuchy dla niego, to w sklepie spędziłam co najmniej chyba 2-3 godziny. Dlatego się śmieję, że 15 minut i załatwione. Jak kupuję coś Paulinie, to też to trwa. Jak kupowałam tacie, to też. Może faceci po prostu nie myślą i tak idą i po prostu kupują i się nie zastanawiają, tak jak ty. No. Dlatego jestem bardzo ciekawa tego, co zaraz na siebie nałożę. No to zaczynamy. Dobra, pierwsza z tyłu. Ja w ogóle wszystkie stylówki zrobiłem takie, w których pani na co dzień nie ubiera. Nie widziałem pani nigdy w koszulkach. Takich jakichś koszulkowych. Nirvana, dobra. Moja młodość. Do tego. Nirvana, Pearl Jam, znacie te zespoły? No nie chodzi pani o koszulkach, chyba takich t-shirtach, nie? Takich t-shirtach raczej nie. Nie, no nie, no. Do tego takie futro, kożuch, nie wiem co to jest. Kurteczka. Do tego takie dżinsy. Dobra. No w jeansach to mnie widziałeś, nie? Ale w takim kroju z dziurami pani chyba nie chodzi. Dobra. No mam kilka par takich z dziurami. Do tego taka torebka i takie buty. No buty są naprawdę zaje fajne. To co to musi pani przymierzyć. Dobra. T-shirt bardzo fajny, Nirvana. Spoko. Mam problem co do tych spodni, ponieważ są trochę na mnie za szerokie. Ja nie wiem, co to wziąłeś za rozmiar, 40 czy... 40. Więc chyba gdyby był rozmiar 38, to te spodnie leżałyby lepiej, ponieważ mam je takie za luźne, no chyba że z drugiej strony one mają takie. No takie być. Chyba być. Takie chyba mają no. Być. Dobra, dobra. No. Pani też mi kupiła luźne spodnie, o, dzisiaj mam. Ale mam problem z tymi butami i z tymi spodniami razem. Ja nie wiem, to ma tak. To chyba jest tak instagramowo, nie? Ja bym się tak ubrała. To tak ma być? Nie, to jest Pinteresta chyba trochę, nie? Znaczy ja bym taką stylóweczkę z chęcą przygarnęła. Ja bym takie buty bym założyła do leggingsów po prostu. A, oklepane. No. No ja wiem, że oklepane, ale tak bym się po prostu lepiej czuła. Ale ja pani ubieram cię tak, jakby pani się nie ubierała. No dobra, to ja tak chciałam troszeczkę, wiesz, po kolei, żeby nie tak bo od razu. Mógłbym kupić zielony sweter albo kurtkę długą, czarną i by było załatwione. Nie, Kevin, sukienka tak. W kwiatki i płaszcz. O, to też. Kurtka fajna. Znaczy, o tak, jak już mam tą kurtkę, to zdecydowanie robi się lepiej, bardziej. A opuść kołnierzek, bo on jest taki przestawiony. Tak? Mi się ta kurtka w ogóle bardzo podoba, bo ma fajny krój, ma te takie przeszycia dziwne. Lampasy takie, o. Lampasy, przyszycia, dobra, niech będzie. Kurtka fajna, bardzo fajna. Spodnie w sumie mają potencjał, ale do innych butów. Ja na pewno bym w tym zestawie nie chodziła. No, buty same w sobie są naprawdę genialne. Ja powiem tylko widzom, ile te buty kosztowały, bo na pewno wzbudzą ciekawość. 189. To jest taka chyba trochę... I wszystko jest handem. To jest taka inspiracja moon butami mocno. Tak. Tak. To tak, tak bardzo mocno. Bardzo mocno, ale jednak ale tutaj jest ciekawsze, ten kożuch. Ale kożuszki też takie są. Też takie moonboot ma? Znaczy nie wiem czy moonboot czy emu, ale widziałam takie na 100%. No ale... No jak ktoś nie chce przepłacać i wydała 700 zł czy 800. Spodnie, wiecie co? Zastanawiam się nad tymi spodniami naprawdę, bo teraz są na czasie takie luźne, prawda? I z dziurami. I z dziurami. Fajne, bardzo fajne. T-shirt prawdopodobnie zostanie u mnie, on kosztuje 58 zł. Tak, ja właściwie cały czas szukam takich t-shirtów, ale nigdy ich nie... Ale Nirvana? A czemu nie? Ty Nirvana? Tak, tą no grunge. Pani musi wziąć. Grunge, nie? To są moje klimaty, uwielbiam. Fight No More, Ice in Chains, uwielbiam te zespoły. Czy ktoś je jeszcze pamięta, czy ktoś jeszcze ich słucha? Ja nie. Koszulka.
Niezależnie od tego, co Nirwanę znam, było, ale tak? To wszystko, co pani mówiła, ten. Ta torebka chyba jest za bardzo taka... Elegancka. Elegancka, tak. Tutaj by jakiś worek pasował chyba bardziej. No, ale wszystko pasuje kolorystycznie, to jest naprawdę duży plus. Wszystko znaczy mi się wydaje, pasuje, że to jest bardzo jak z Pinteresta i myślę, że laski na Instagramie ubrały po taką torebkę. Gdyby to była Chanel albo Jacques Mou, to nie interesowałoby ich, czy to jest elegancja do kożuszka, czy wiesz. Ale ona jest taka kożuchowa, bo ona ma taką strukturę. No to jest taki... no taki właśnie materiał Chanel. Taki, no. Ile na 10? To znaczy, wiesz co, nie wiem, ja tak nie umiem oceniać w skali od 1 do 10, bo... Bardzo modowo pani wygląda. Tak. Chciałam ci powiedzieć, i to miał być ten komplement, bierz aparat i chodź robić mi zdjęcia. No. Tylko nad pozami jeszcze musisz poćwiczyć się, popracować. Dzięki. Dobra, Kevin, co tam masz dalej? Ale no na 10 trzeba ocenić, moim zdaniem. Dobrze, 9 na 10. W tym momencie 8 na 10, ale zobaczę, co on ma tam dalej i może będzie jakaś, wiecie, rotacja punktów. Jestem podekscytowana, czekam na ciąg dalszy. Dobra, tutaj jak pani ma jakieś buty takie ciężkie, typu glane albo martensy, to może pani ubrać. Dobra. Tutaj są tak, takie spodnie. Do tego zwykła, znowu taki szeroki, okej. Okay. Do tego zwykła czarna bluza. Dobra. Do tego ta modna kurtka i ta torebka. Dobra, torebkę mi dasz później, bo mam za dużo tego. Ja chciałem powiedzieć, że jak od 7 lat jestem z Pauliną i spotykam się też z panią Kasią na co dzień, to się uczę stylizacji, już wszystko umiem. Więc mogę zostać waszym stylistą. Jak zostawicie łapkę w górę i komentarz. No kochani, muszę wam powiedzieć, że te spodnie leżą na mnie jak ulał, są po prostu na mnie szyte i te spodnie podobają mi się bardzo i te spodnie naprawdę i na pewno ze mną zostaną. Ja wam powiem, ile kosztują, 120 zł, więc nie aż tak dużo, poza tym bardzo podoba mi się ta czarna bluza, jest taka nie za szeroka, nie za obszerna. A w takich pani chyba też nie chodzi, nie? W bluzach takich zwykłych czarnych. Czarnej bluzy nie mam, ale bluzę ogólnie to tam lubię. Na co dzień, ale nie do stylizacji. Ale ogólnie ten zestaw mi się bardzo podoba. Jest taki skromny, ale ja wyglądam nie dobrze. Co ty, Paulina, powiesz? Tak patrzysz no, i nie wiem. Patrzę na ciebie. I nie umiem wyczuć, czy chodzi mi o to, że zupełnie inaczej niż na co dzień, więc Kevin miał rację, że ubiera cię inaczej niż no ty tak, sobie ubierasz. No tak, dobra, takich rzeczy, bo prościej tak. Było wziąć sukienkę i kurtkę zwykłą. No tak. W tych odcinkach o to chodzi, żeby... Wyglądasz jak moje koleżanki z klasy. Żeby bohaterka albo bohater tego odcinka poczuł się troszeczkę inaczej i odkrył swoją jakąś inną, drugą albo zobaczył stronę. Się w ciuchach, które nigdy by nie. Tak jest, żeby wyszedł ze swojej strefy komfortu, prawda? Dokładnie. Tak, o to chodzi. Więc spodnie na pewno ze mną zostają, są naprawdę super. Bluza prawdopodobnie też, kurtka nie. Nie chcę być pani modna, do tego jest torebka. No ten zestaw już jest fajny, ta torebka pasuje, no mi się te kurtki nie podobają. Paulina w ostatnim odcinku kupiła mi taką jasną, taką beżową. Beżowo-różową. I w sumie chyba ją oddałam, prawda? Nie, zostawiłaś ją. Zostawiłam ją, bo ta jasna robi jednak inne wrażenie. Takie świeże. Teraz powiedziałaś, że chyba ją oddałaś, bo taka nie za bardzo, a teraz mówisz, że nie, jednak wrażenie robi lepsze. Nie, nie, ja chciałam, nie, ja chciałam powiedzieć, że ta beżowa robiła lepsze wrażenie, tylko nie pamiętałam, czy ją w sumie zostawiłam, czy nie. Zostawiłaś, no wisi. A ta ciemna mi się nie podoba. No, więc podsumowując, to co mam pod spodem zostaje, ale to co na zewnątrz oddaje, no, niestety, no. Ale te dwie rzeczy bardzo mi się podobają i one są takie naprawdę 10 na 10. Czarna bluza zawsze wygrywa. Tak, ty lubisz czarne. A kurteczka jednak odpada i torebka, mimo że pasuje do całości, to jednak też odpada. Torebka w ogóle jest... Tragicznie wykonana. Torebka tak. Torebka widać, że jest taka bardzo tania. Jakby na bazarku kupiona. 80 zł? No. Jejku, ta torebka jest warta... 3 dychy. Tak. No taka, żeby wziąć do ręki i sobie zdjęcie zrobić. Tak, tak. Ta torebka jest naprawdę słabej jakości. Jest taka leciutka i naprawdę nie warta swojej ceny. Jak ją tak trzymałem w ręce teraz, to nie warta ceny. No.
A nie patrzę, ile kosztowało, po prostu brałem do stwierdza. Ale spodnie są naprawdę fajne. Czyli całość ogólnie to takie, kurcze... Nie, kurtkę pani do zamiast ściągnie. Kurtkę, dobra. Dobra, ściągam kurtkę. Trzymaj, nie widzę jej. No, takie powiem ci, że nawet ta torebka teraz jest taka in plus, no. Więc ta stylowa jest, ci powiem, 8 na 10. Czyli naprawdę... Naprawdę? To tamta była jeszcze wyższa. Ta jasna, ile tamta była? Nie wiem, nie podałaś. Nie podałam, ile tamta miała? 8 chyba podałam. Te spodnie są po prostu naprawdę super. No mi z pani odcinka też się podobają spodnie, już drugi raz podkreślam. Ale te spodnie są naprawdę zajefajne, te twoje też. To są chyba twoje jedyne takie szerokie spodnie. Tak, no. Trafiłam. Te spodnie są naprawdę super, te spodnie naprawdę zostają. I bluza też, bo jest taka po prostu fajna. I do spódnic ją założę, i do jeansów, i do właśnie tych spodni. Naprawdę super. Ale torebka idzie do zwrotu i kurtka też. Dobrze, to ale... odłożyć do zwrotu. Tak. No i tu już powiedziałem panią tak trochę klasycznie. Botki zamszowe. Dobra. Do tego taki długi sweter. Dobra. Do tego takie spodnie zielone, sztruksy. Okej. Okay. Ja nie umiem na siebie kupić sztruksów. Ja od dwóch lat próbuję kupić idealne. Ale i będą za małe. 38. No to najwyżej się nie dopnę, kochani. No co zrobić? No, bo tak dziwnie wyglądają rozmiarowo. Ale to no rozmiar rozmiarowi nierówny, to wiemy już. Do tego golfik. A czy to nie był, komplet? Nie, 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 nie. Dobra, idę mierzyć, kochani. I to nie było torebki. Kochani. O, bez torebki. No dobrze, jakoś to przeżyjemy. Ale ewentualnie spróbujemy jakąś dobrać od Pauliny tutaj. Nie, no nie będziemy nic dobierać, przymierzymy to, co mamy tutaj i ocenimy. Dobra. Kochani, zapięłam się, ale jestem na wciągniętym brzuchu. Nie wiem, jakby te spodnie leżały w rozmiarze 40. Pewnie może lepiej. Trochę lepiej. Fajnie by było, gdyby był tutaj pasek w kolorze tego sweterka. Nie dopilnowałem. No, tutaj ta stylizacja robiłaby się pełniejsza z racji tego, że tutaj na dole mamy buty w tym kolorze, więc tutaj musiałoby jakieś być dopełnienie. Zresztą po prostu pasek dodaje charakteru całej stylówce, tak mi się wydaje. Fajny kardigan, który kosztuje 128 zł. Kupując swetry do odcinka o swetrach, nie widziałam go chyba. Ja byłam w Handlu na Żorskiej. A, to może dlatego, w innym handemie on był. No, muszę tam nie ma powiedzieć... ludzi, jeśli nie stresuje kupować damskich ubrań. Tam nikogo nie było. A, to dlatego ci tak szybko poszło. Muszę wam powiedzieć, że ten zestaw mi się nawet podoba. Ten zestaw kolorystyczny mi się podoba. Nawet to, że spodnie są inne niż buty, ale buty takie same jak ta góra. Ale właśnie te spodnie miały się tak wybijać tym wszystkim, co pasowało pod kolor. No. Ale zazwyczaj robię tak, że wybija się jednak bluzka. Że buty są takie same jak spodnie. No jakby był biały golf na przykład? No też, ale spodnie by wtedy musiały być tego samego koloru. To zielony golf. No, ale spodnie tego samego koloru. Były inne? Nie wiem, chyba nie. Chyba były tylko zielone. No to jestem ja, kochani. To jestem najbardziej ja z tego wszystkiego, co dzisiaj miałam na sobie. Sweter mi się bardzo podoba, buty mi się podoba, fajne zestawienie, bo pasuje do siebie, więc muszę się zastanowić, czy zostaje to ze mną, czy nie. Spodnie na pewno idą do oddania, ponieważ no źle leżą na mnie, nie? A ty co powiesz, dziecko, bo tak patrzysz na mnie i nic nie mówisz. No taka już zwyczajna ta stylówka. Bo ja zawsze robię takie trzy stylówki, nie? Ty też tak miałeś, jak robiłem ciebie. Tak, tak. Jedna wow, jedna, której byś nie brała i taka jak ty. No. Żeby na pewno z jakąś trafić. Tak. Dobrze, dziękuję. Ja ci powiem, Kevin, że naprawdę dałeś radę, naprawdę mi się te rzeczy niech podobały. Niech jeszcze pani zaznaczy teraz ten czas, w którym ja to zrobiłem. 15 minut. On powiedział, że zrobił te zakupy w 15 minut. Wszedł, mam na to minęło dowody 15 minut z Pauliną, no. I wyszedł. No. Ja w to nie wierzę, ja bym tego tak szybko tak nie zrobiła. Tak obładowany. No tak, trochę tego miałeś. Piszcie, kochani, w komentarzach, która stylowa wam się najbardziej podoba. No a ty jakbyś je na podium umiejscowiła? Pierwsze, ja drugie, wiem. Trzecie miejsce? Trzy, ta z Pinteresta, dwa czarna i ta jedynka. No odwrót. Nie, najbardziej mi się podobała chyba ta czarna, ponieważ te spodnie po prostu skradły moje serce. Te spodnie to jest po prostu strzał w dziesiątkę i to mi się podobało najbardziej. Po prostu te spodnie na mnie leżały, ja takich szukałam i nie znalazłam. Jestem ciekawa... tych pierwszych jeansów, w jaki sposób mogę je wystylizować do innych butów na przykład, do innych ubrań. Dobra, ale ja się pytam o podium, a nie jakbyś wystylizowała jeansy.
Dobra, no to tam była, w tej pierwszej stylówce była jaka kurtka? Niewana, puszkowa kurtka, puszkowe buty. Gdyby w tej pierwszej stylizacji były inne buty. One ci się podobały, powiedziałeś, że masz zależne. Ale nie do tych spodni. Tak, to się twoje nie podobało. Nie, do nie podobało mi się zestawienie spodni. No dobra, no to jakie podium? Jezu, do czego? Chłopska decyzja, krótko i na temat. Nie wiem właśnie, no właśnie, że nie moim wiem. Moim zdaniem pierwsza była najlepsza. Paula, twoim? Też. A pani? Druga. Bo się pani spodnie podobają. Tak, ale ta krótka znowu mi się nie podobała. No jejku, no bo właśnie, to takie pomieszanie z poplątaniem, z każdej stylizacji coś bym wzięła dla siebie. Nie umiem powiedzieć, która stylizacja w całości była na pierwszym, drugim albo trzecim miejscu. Jest mi naprawdę bardzo ciężko. Na drugiej chyba ma pani najlepszą reakcję, więc wydaje mi się, że druga. Była na pierwszym miejscu. Czyli czarna stylizacja. Czyli ta na trzecim? Czyli ta na trzecim. No to jest taka zwykła, no. Tak. Ale podobają mi się te rzeczy osobno, nawet to zestawienie kolorystyczne mi się podoba. Tylko spodnie w rozmiarze większym. A wy, kochani, piszcie w komentarzach, która stylizacja wam się najbardziej podobała. No i czy dałem radę? No dałeś, ja już mówię, że dałeś. Potwierdzam. Niech widzowie jeszcze potwierdzą. No i piszcie, kochani, co mam zostawić, a co nie. Bo jak zawsze te rzeczy przez kilka dni u nas w domu tyczą i my się zastanawiamy, co zostawiamy, co dajemy do zwrotu. No, także macie kilka dni na to, aby pomóc mi podjąć decyzję. Fajnie się na was patrzyło. Zdolne te nasze chłopy, muszę bardzo powiedzieć, że i tata daje radę w tych odcinkach i tyle Kevin daje żyjemy radę z wami, tyle ciuchów i tyle odcinków nagrywam ciuchowych, że ja już będę mądrzejszy. Tak jak kiedyś makijażystka na sesji powiedziała, skąd ja znam wszystkie nazwy kosmetyków i że się na tym znam. Prawda, tak było. A ja tutaj wszystkie nazwy, paletek i wszystkiego wymieniałem. I teraz tak będzie z ciuchami. No, zobaczymy jak tata sobie poradzi jeszcze w kolejnym odcinku, ponieważ w następnym odcinku z tej serii tata będzie ubierał mnie. Myślę, że sobie poradzi. Tak mi się wydaje. I to będzie tylko taka wisienka na torcie, kropeczka nad i nad tym, co powiedziałaś, czyli nad tym, że nasi faceci po prostu są zdolni. No, dałem radę w tym odcinku. I na dzisiaj to tyle od nas dla was i oczywiście jak zawsze subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale o matko i córko, a ba kochani. Bye. Pa.